Cię. Dzisiaj na nowymarketing.pl pojawił się mój artykuł. Artykuł dotyczy zmian w prawie reklamy i marketingu w mijającym 2019 roku oraz o takich moich pomysłach, przewidywaniach, co przyniesie dla branży reklamowej nadchodzący rok 2020, oczywiście dla branży reklamowej w kwestii. Przepisów, które ją regulują. Więc tak, gdybym miał generalnie podsumować 2019 rok, to powiedziałbym, że legislacyjnie upłynął on dla branży reklamowej dosyć spokojnie. Tak? Pomimo tego, że nasz ustawodawca, no co o nim nie powiedzieć, nie próżnuje, prawo jest produkowane wręcz w sposób taśmowy, to jednak nie sposób było przebić roku 2018, który oczywiście przyniósł nam sławetne RODO, a razem z tym RODO, no można powiedzieć takie globalne wręcz przetasowanie zasad dotyczących zbierania danych osobowych, przetwarzania ich i oczywiście wykorzystywania ich w marketingu. Natomiast nie powiedziałbym, że w mijającym roku nic ciekawego się nie wydarzyło. Przeciwnie, powiedziałbym nawet, że ten rok był taki przełomowy, pod tym względem, że już pojawiły się pewne trendy, jeżeli chodzi o tworzenie prawa reklamy, i to trendy, z którymi wejdziemy w nową dekadę. Zacznę jednak od tego, jakie były najważniejsze ustawy. Tutaj może to zabrzmi troszeczkę nudnie i. Mało ciekawie, ale taką ustawą, która dosyć mocno e, zmieniła obecny status quo, to jest właśnie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mówię, tytuł jest fascynujący, natomiast regulacja jest dosyć głęboka, ponieważ ta ustawa określa standardy dotyczące stron internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotów sektora publicznego. Czyli ta ustawa precyzuje, jakie mają być treści, standardy przeglądu, aktualizacji? I te zmiany dotyczą m.in. jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne i, co ważne, osoby prawne, a także część organizacji pozarządowych, czyli rzeczywiście państwowe jednostki organizacyjne i osoby prawne i część organizacji pozarządowych. Żeby pokazać, jak bardzo ta ustawa zmienia status quo, no odwołam się do tego, że podobne regulacje one już funkcjonowały w naszym porządku prawnym. Było nałożone to w formie rozporządzenia, natomiast być może tylko 50% podmiotów publicznych te wymogi spełniało, a nawet jeżeli spełniało, spełniało to było to takie luźne nawiązanie do tego, co normodawca by sobie życzył. Dlatego teraz, jak ta ustawa weszła, mam po pierwsze bardzo jasne, klarowne oczekiwania, po drugie te oczekiwania są obwarone, obwarowane karami pieniężnymi dla knombrnych i po trzecie jest stały monitoring tego, czy te witryny faktycznie spełniają te wymogi. Czyli e, ustawodawca teraz patrzy na ręce, rozlicza, a niepokornych karze. E, jeżeli projektujesz dla sektora publicznego, kodujesz dla sektora publicznego, to jest ustawa, którą musisz znać, ponieważ wszystko, co wyjdzie spod Twojej klawiatury, jeżeli chodzi o e, strony internetowe, aplikacje, musi, się, e, musi być zgodne z tą ustawą. Jeżeli chodzi o RODO, to tutaj mieliśmy takie dwa wydarzenia. Jedno mniejsze to mieliśmy taki nazwijmy to prawny follow-up do RODO. To była taka gigantyczna ustawa, która zmieniała całe mnóstwo innych ustaw, żeby z kolei one były zgodne z RODO. Przykładowo, na przykład jedną z ustaw, która została później zmieniona, żeby ją do RODO zastosować. To jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i tutaj na przykład napisano, że usługodawcy przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych dla celów, e, e, między innymi dla celów reklamy. Czyli to była taka ustawa, która tylko i wyłącznie sprzątała nasz porządek prawny po tej bombie, jaką, e, jaką była e, RODO. Dużo ciekawiej jest, jeżeli chodzi o e, projektowane e, ustawy, czyli ustawy, które najpewniej wejdą w życie w 2020. Takie dwie najważniejsze. Jedna, o której już e, na moim podcaście i na blogu pisałem, mówiłem, to jest ustawa o mm, wyrobach medycznych. Ta ustawa funduje nam absolutną rewolucję w zasadach reklamy tych produktów. Kary mogą tu sięgnąć nawet 2 milionów złotych, a co istotne regulacje dotyczące zasad reklamy są niezwykle drobiazgowe. Ustawodawca pieczałowicie określa w tym projekcie, co wolno, czego nie wolno, a za co i jaką karę może nałożyć. Uważam, że jeżeli chodzi o przepisy branżowe, reklamowe przepisy branżowe, to jest trend, który będzie kontynuowany. To znaczy dużo bardziej precyzyjne e, przepisy i już odejście od nieskutecznych przepisów karnych czy wykroczeniowych za naruszenie tych zasad reklamy, tylko po prostu twarde, surowe, słone kary administracyjne idące w setki tysięcy, jeżeli nie w miliony złotych i w ten sposób ustawodawca chce ten rynek Nieco podgonić i uregulować. Kolejna kwestia, która została uregulowana w tym momencie, jaki jest plan, to jest plan stworzenia kilku, nazwijmy to, super sądów. To będą najpewniej cztery sądy w Polsce, wyspecjalizowane w rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej. I będzie to taka odrębna część sądownictwa, która z jednej strony będzie rozpoznawać proste sprawy o naruszenie praw autorskich, ale z drugiej strony będzie również zajmować się skomplikowanymi sprawami dotyczącymi stosowania nieuczciwej czy też zakazanej reklamy. Tu również trafią wszystkie sprawy o ochronę dóbr osobistych, jeżeli w tej sprawie będzie występował wątek, Wykorzystania czegoś wizerunku e, w reklamie lub promocji przedsiębiorcy towarów lub usług. E, w tych sądach mają zasiadać doświadczeni sędziowie, którzy będą wyspecjalizowani w e, prawie własności e, intelektualnej e, i będą znali realia obrotu gospodarczego. Taki jest plan. Oczywiście, jaka będzie rzeczywistość, niebawem się dowiemy, natomiast ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem takiej specjalizacji sądu, ponieważ no, miałem już parę razy okazję spotkać się z tym, że prawo autorskie no, nie jest na świeczniku naszego sądownictwa. Niewielu sędziów się w tym prawie autorskim porusza w sposób zupełnie swobodny, bo oczywiście znacie, to zna się każdy, tak jak na każdej innej dziedzinie prawa, natomiast zdecydowanie wolałbym, żeby spór mojego klienta rozpoznawał sędzia, który, dla którego prawo autorskie czy prawo reklamy jest konikiem, a nie jedną z tych gałęzi prawa, którą po prostu powinien, czy wręcz musi znać jako sędzia gospodarczy. Jeśli jeżeli chodzi o takie najważniejsze decyzje, wyroki, no to tutaj z przytupem rok zaczął Urząd Ochrony Danych Osobowych. W marcu była pierwsza decyzja o obłożeniu przedsiębiorcy karą pieniężną, i od razu tutaj było Bach blisko milion złotych. I to pokazuje, że urząd ma w ręku naprawdę potężne narzędzie prawne do przestrzegania RODO i nie waha się go używać. Ale ponieważ rok zaczął się z przytupem, to i też musiał się skończyć na wysoką nutę. Dosłownie kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił decyzję urzędu. Nie znam uzasadnienia tego wyroku, ale jak zobaczyłem na oficjalnej stronie urzędu, w takim komunikacie prasowym, urząd stwierdza, że sąd co do zasady przyznał rację prezesowi UDO. A jedynie wysokość nałożonej kary administracyjnej została tam odesłana do ponownej analizy. No, mimo wszystko ta kara działa na wyobraźnię. Jak bardzo się ona zmieni i jakie będą, czy kolejne będą w podobnych kwotach, no to oczywiście czas pokaże. Na marginesie muszę wspomnieć o takiej o kolejnej odsłonie sądowej batalii. Pomiędzy Stowarzyszeniem Twoja Sprawa z producentem napoju energetycznego Devil Energy. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że Stowarzyszenie skorzystało z bardzo mało znanego przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do tego, żeby pozwać właściciela tego energetyka w związku stosowania, ze stosowaniem przez niego reklamą sprzeczną z dobrymi obyczajami. Po pierwsze, to, że jest to mało znany przepis. Ja szczerze mówiąc, musiałem naprawdę pogrzebać w ustawie, żeby dojść do tego, jak się udało to stowarzyszeniu zrobić, że mogli pozwać, Producenta y, napoju za jego nieuczciwą reklamę. Jest taki przepis, który na to pozwala. A druga rzecz: no, że ten producent naprawdę solidnie na to zasłużył, bo jest to reklama y, no, sprzeczna z dobrymi obyczajami, przez y, duże S. Nie będę tutaj przytaczał, co było w reklamie, każdy może sobie zgooglować. Konkluzja jest taka, że oraz mówię, że stowarzyszenie tą sprawę wygrało w cuglach i kiepsko się to skończyło dla producenta napoju. Natomiast konkluzja jest taka, że tego typu sprawy będą się pojawiać częściej, ponieważ wraz z wzrostem świadomości prawnych obywateli, obywateli konsumentów, Rośnie też dobrze pojęta wrażliwość w przestrzeni publicznej i moim zdaniem coraz mniej będzie przyzwolenia na taki skrajnie kontrowersyjny, czy wręcz wulgarny przekaz reklamowy działania tego stowarzyszenia bardzo pochwalam w tej sprawie i gratuluję odwagi, konsekwencji, no i przede wszystkim pomysłu, bo z tego co wiem, chyba nikt jeszcze na coś takiego nie wpadł. Jeżeli chodzi o, według mnie, najważniejsze wydarzenie w 2019 roku, to zdecydowanie pierwsze miejsce na podium oddaje pojawieniu się karty ochrony dzieci w reklamie. Stowarzyszenie Rada Reklamy to jest właściwie związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, przyjęło tą kartę jako załącznik do kodeksu etyki reklamy i treść tej karty ma uzupełniać innymi przepisy o ustawy o radiofonii i telewizji. No i tutaj członkowie stowarzyszeń zobowiązali się do takiej podwyższonej staranności przy formułowaniu przekazu reklamowego. Skierowanego do dzieci. Innymi słowy, jest to taka samoregulacja branży reklamowej i ma na celu ochronę najmłodszych odbiorców przed treściami, które są dla nich nieodpowiednie, które dyskryminują ze względu na status materialny, które na przykład podważają autorytet rodziców, czy zawierają podteksty seksualne. Czym jest samoregulacja? Tutaj przy okazji wspomnę o tym, że wbrew. Obiegowej opinii, samoregulacja to nie jest tylko dla tych, którzy na siebie te standardy y, przyjmą, y, ponieważ im te standardy stają się bardziej powszechne dla danej branży, tym bliżej jest im do pojęcia tak zwanych dobrych obyczajów. Y, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odwołuje się, y, mówiąc na przykład o nieuczciwej reklamie, odwołuje się do pojęcia, że jest ona sprzeczna z prawem albo na przykład z dobrymi obyczajami. Co to są dobre obyczaje? No to są pewne branżowe standardy. One nie są nigdzie, e, nigdzie, nie są określone, ale sąd próbując stwierdzić, czy dana reklama narusza, na przykład reklama kierowana do dzieci narusza te dobre obyczaje, no musi się e, oprzeć na czymś, żeby określić, czym te dobre obyczaje są, jeżeli istnieją standardy branżowe. I one są powszechnie akceptowane i w drodze samoregulacji przyjmowane, to absolutnie sąd może się do nich, do tych kodeksów branżowych odwołać, wskazując na to, że one są dla niego miarodajnym źródłem dobrych obyczajów i jako takie pozwalają sądowi wykorzystać je do wydania wyroku. Więc samoregulacja jest absolutnie czymś, co ma realny wpływ. Na, na rzeczywistość, nie tylko na tą rzeczywistość stricte biznesową, ale także na rzeczywistość e, sądową. E, jakie zmiany czekają branżę reklamową w 2020? Tak jak wspomniałem, zdecydowanie będą to e, drobiazgowe e, regulacje reklam branżowych. E, reklama medyczna e, poszła na pierwszy ogień przysłowiowy. Ale w kolejce czekają już następne, i ustawodawca będzie sięgał po kary finansowe, gdyż zdecydowanie one się sprawdziły jako narzędzie no, dyscyplinowania tych podmiotów czy uczestników rynku, którzy no, nie stosują się do wyobrażeń ustawodawcy o tym, jak ta reklama powinna wyglądać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na nowymarketing.pl, tam znajdziesz mój artykuł, a w wolnej chwili wpadnij również na narodnek